Ponad ruinami getta widać było tego wieczoru płomienie i dym. Największy od początku wybuchu powstania w warszawskim getcie. Tego dnia, 16 maja 1943 roku, płonęła wielka synagoga nad Płomackiem. Najokazalsza synagoga przedwojennej Warszawy. Jürgen Strop, dowodzący pacyfikacją bohaterskiego zrywu bojowników getta, o godzinie 20.15 własnoręcznie nacisnął przycisk detonujący ładunki wybuchowe, umieszczone w synagodze. Późnym wieczorem zanotował w ostatnim raporcie. Była żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie przestała istnieć. Chociaż wiosną 1943 roku nie toczyły się tutaj żadne walki powstańcze, zniszczenie synagogi było próbą symbolicznego unicestwienia pamięci o warszawskich Żydach. Na planie Warszawy jest jednak wyjątkowy budynek, którego mury, wbrew decyzji generała Stropa i mimo upływu dekad, zachowały tę pamięć do naszych czasów. Żydowski Instytut Historyczny, mieszczący się pod adresem Tomaskie 3/5, ukryty za nowoczesnym wieżowcem, to najstarsza w Polsce powojenna instytucja upowszechniająca wiedzę o tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich i dbająca o ich dziedzictwo. Jest to jedyny przedwojenny adres nieistniejącego już placu Tłomackie. Miejsce to przed wojną stanowiło symboliczne pogranicze żydowskiej i chrześcijańskiej Warszawy. Można tu było usłyszeć hebrajskie śpiewy z synagogi, pieśni protestantów, modlitwy katolików oraz codzienne rozmowy w językach jidysz i polskim. Przed II wojną światową mieściła się tu siedziba Głównej Biblioteki Judaistycznej, której księgozbiór liczył kilka tysięcy woluminów, a wśród nich starodruki z XVI i XVII wieku oraz kilkadziesiąt cennych rękopisów. Odwiedzający Żydowski Instytut Historyczny widzą ślady ognia na podłodze na naszym holu. To znak, że próba unicestwienia pamięci o Żydach nie powiodła się, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. To w tym budynku spotykali się niektórzy członkowie grupy Onek Szabat, dokumentujący życie i śmierć w getcie warszawskim. Spisywali i zbierali dokumenty, aby nie zaginęła pamięć o zamordowanych. Budynek przetrwał wojenną zawieruchę, a archiwum zostało odnalezione. I dziś wspólnie pracujemy tu, aby kontynuować ochronę powierzonego nam dziedzictwa. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, oglądając nasze inne filmy edukacyjne, a także odwiedzając Żydowski Instytut Historyczny imienia Manuela Ringelbluma w Warszawie. Zapraszamy do wizyty, a także sprawdzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych i zapisania się do newslettera.